Nie to, żebym siedział bez roboty, słuchajcie, w weekend. Weekend trzeba przeznaczyć dla siebie, a więc się nie opierdzielam o 4 rano. Zobaczcie już, jaka płytka powstała. I zaczynam wkręcać potencjometry. Projekt power mixera, projekt wzmacniacza i projekt mikserka. Czekajcie, bo coś tutaj mi się zacięło. O, tu mamy końcówkę mocy. Złożoną już, odpaloną. To będzie tylna ścianka. Jest już na stronie piracz.pl, www.piracz.pl. Tutaj jeszcze został transformator. Słuchajcie. Bez tego słuchajcie, bo już słyszałem, żeby mniej tego było słuchajcie, więc powiem słuchajcie. Nie no, żart, kurde. Dobra, chciałem zażartować, wyszło jak zwykle. Końcóweczka mocy, tak jak już tam wcześniej wspominałem, na KD503 jest zrobiona projekt na stronie www.piracz.pl w zakładce projekty. Jak sobie tam wejdziecie, to jest gotowy projekt. No i zacząłem składać. Dzisiaj rano zrobiłem płyteczkę, pocynowałem płyteczkę. Zaczynam składać mikser do tego. To, że końcówka mocy w tym power mixerze jest tylko jedna, że jest mono, no bo tu więcej nie wejdzie, po prostu to nieważne. Mamy podwójną sumę i podwójna suma jest na stereo. Czyli to jest moduł stereo z korekcją oczywiście, bas, środek, sopran i wszystkie kanały mają korekcję, bas, środek, sopran. No i właśnie i do tego jeszcze dojdzie taki wskaźniczek. Tu na tylnym panelu mamy, jak widzicie, wyjście na głośniki, w tym, że to jest wyjście końcówki mono. Bo to jedne gniazdo to są dwa kanały, drugie gniazdo też są dwa kanały, czyli mamy cztery kanały. Możemy podłączyć cztery kolumny, w tym, że pod jedynki minus 1 i plus 1 to mamy wyjście bezpośrednio z końcówki, obojętnie czy na tym, czyli 2 w mostku. Impedancja za 8 ohmów spadnie nam na 4 ohmy. I ona w ten sposób na dwóch kolumnach będzie miała 300 W. Ten wzmacniacz ma 300 W na 4 ohmach. Jeśli podłączymy pod dwójki, to wtedy musimy połączyć sobie dwa gniazda pod dwójki, czyli puszczamy w szeregu. Jeśli mamy 4-ohmowe kolumny, na przykład weźmy sobie tak, mamy dwie 4-ohmowe, czyli impedancja wzmacniacza ma 8 ohmów i wtedy to wyjdzie 150 W. Jeśli podłączymy sobie cztery kolumny pod dwójki, to wtedy nam spadnie impedancja do 4 ohmów i mamy z powrotem 300 W mocy. Czyli pod dwójki mamy w szereg kolumny łączymy, a pod jedynki łączymy równolegle. To już takie moje chytre rozwiązanie. Oprócz tego wyjście, to jest wyjście drugiej sumy o tej będzie, bo tej też zależy jak podłączamy, będzie na dodatkową końcówkę. Oczywiście oddzielnie korekcję będziemy mogli sobie ustawić, czyli możemy sobie na przykład na tą końcówkę wyciąć trochę basu, no bo ona dużo mocy nie ma, ale z wyjścia pociągnąć sam bas na przykład. I z wyjścia podpinamy sobie końcóweczkę mocy już w stereo i możemy sobie skrosować, że tak powiem, czyli puszczamy sobie nawet dwie końcówki monofoniczne do subwooferów. To górki napędzi śmiało. Górki to nawet imprezę dobrą napędzi. Dobra, tyle było na temat końcówki. Ja się biorę za składanie mikserka. Cały projekt, jak już wspominałem, jest na stronie. Działam. A strona tutaj z boku na dole. O, tutaj. www.piracz.pl. Dobra. To tylko tyle. Reszta na moim kanale www.piracz.pl. Mój YouTube. Pozdrawiam.